Eureka. Instrumenty naukowe z różnych epok i laboratoriów uczonych zachowały się do czasów współczesnych i są częścią kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Globusy, wagi, mikroskopy czy inne urządzenia pokazują, jak niegdyś pracowali badacze i z jakich korzystali metod. Moim gościem jest pan dr Maciej Kluza, kustosz z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Globusy to jedna z największych w kraju kolekcji i najcenniejszych. Kolekcja globusów znajdujących się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na pewno jest kolekcją wyjątkową. Choćby z tego powodu, że w tej kolekcji znajdują się globusy, które możemy uznać za najstarsze w zbiorach polskich, a także jedne z najstarszych w ogóle na świecie. Najstarsze globusy w naszych zbiorach to są globusy wykonane z mosiądzu, czyli globusy takie trochę odmienne od tego, co znajdziemy na półkach w szkole, czy na półkach w sklepie, czy księgarni. Dlatego, że początkowo właśnie najłatwiej wykonać było kulę globusową z metalu i mamy taki globus nieba, wykonany został w roku 1480, a najstarszy globus Ziemi w naszych zbiorach to jest kula globusowa znajdująca się w przyrządzie nazywanym Złotym Globusem Jagiellońskim, czyli mechanicznym zegarze ze sferą armiralną i dekoracją w formie globusu. Z takich bardziej klasycznych globusów najstarszy w naszych zbiorach jest to para globusów wykonanych przez Gerarda Mercatora i są to globusy pochodzące z połowy XVI wieku. Wraz z osiągnięciami nauki i technologii XIX wieku zmieniał się charakter pracy uczonego, także jego pracownia wyglądała już inaczej. Tak, o ile w tych wiekach średnich zazwyczaj uczony dysponował bardzo niewielkim aparatem badawczym, zaledwie kilkoma przyrządami, miał jakieś astrolabium czy jakiś inny przyrząd, który umożliwiał mu badania, o tyle w wieku XIX następuje już profesjonalizacja badań. Pojawiają się wyspecjalizowane firmy, które produkują instrumenty naukowe, czyli jest to produkcja już seryjna, bo kiedyś jeszcze w wieku XVII czy XVIII instrumenty zazwyczaj były produkowane czy wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach, czy w kilku, czy kilkunastu egzemplarzach. Rozwój nauki powodował to, że instrumentarium naukowe się wzbogaciło. Szczególnie dotyczyło to na przykład przyrządów optycznych. Wynalazki wieku XIX, takie jak na przykład spektroskop czy polarymetr, bardzo ułatwiały pracę uczonemu i bardzo poszerzały możliwości badawcze. Również XIX wiek to jest bardzo intensywny rozwój wszystkich przyrządów do badania elektryczności. Pojawiają się zarówno przyrządy, które umożliwiają jej wytwarzanie, jak i takie, które umożliwiają pomiary elektryczności, pomiary przepływu prądu czy pomiary napięcia elektrycznego. Również wiek XIX to jest wiek, w którym uświadomiono sobie związek pomiędzy elektrycznością i magnetyzmem, co powodowało rozwój nie tylko nauki, ale przede wszystkim rozwój techniki, bo zaczęto używać prądu elektrycznego, zaczęto używać silników elektrycznych. W jakim kierunku ta ewolucja zmierzała? Mówi pan o tym, co konkretnie się zmieniało, no bo przecież uczeni poprzez swoje wynalazki zmieniali świat, działali w służbie techniki, tych nowych wynalazków technologii, gdzieś byśmy powiedzieli. Jeśli chodzi o badania naukowe, to piękną ich cechą jest to, że tak naprawdę często uczony nie był w stanie przewidzieć, czy nowe odkrycie naukowe będzie miało jakiś praktyczny wymiar. Tutaj piękną anegdotę odwzorowuje taka opowieść o Michaelu Faradayu, który przeprowadził eksperyment, w którym wkładając i wyciągając magnes do cewki, wzbudzał impuls prądu elektrycznego, który mógł być zarejestrowany na galwanoskopie. I gdy odwiedził go brytyjski minister skarbu, zapytał Faradaya, jakie będzie praktyczne zastosowanie tego eksperymentu. Faraday odparł, że on nie wie, ale przypuszcza, że jego następcy tego ministra będą za to zbierać podatki, ponieważ ten eksperyment dał przyczynek do tego, że możemy teraz wytwarzać prąd elektryczny, to widać, że ta wypowiedź Faradaya była jak najbardziej uzasadniona. Kolejne odkrycia naukowe wiążą się zazwyczaj z tym, że to jest taka ścieżka. Odkrycie pojedyncze nie kończy całego łańcucha wydarzeń. Zazwyczaj jest tak, że jedno odkrycie powoduje konstrukcję kolejnych przyrządów, które pozwalają badać świat nieco dokładniej, dają szansę na dokonywanie kolejnych odkryć i ten łańcuch w zasadzie teraz uznaje się, że jest łańcuchem takim nieskończonym, że cały czas konstruujemy nowe przyrządy. W tym momencie te najważniejsze przyrządy naukowe, przyrządy badawcze, to są przyrządy, które obejmują już całe budynki albo nawet mają wiele kilometrów wielkości, jak na przykład akceleratory znajdujące się w CERN-ie.
wśród naukowych instrumentów zebranych przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy też zabytek właściwie, lunetę Stanisława Augusta Poniatowskiego z połowy XVIII wieku. Jest to jedna z lunet znajdujących się w naszej kolekcji. Luneta właśnie ciekawa głównie ze względu na osobę użytkownika, aczkolwiek nie jest to luneta, która mogła posłużyć do rzeczywistych odkryć naukowych, dlatego że była to bardziej luneta, która służyła do obserwacji nieba. Zresztą luneta w dziejach nauki była jednym z najważniejszych przyrządów, dlatego że wraz z mikroskopem luneta były pierwszymi przyrządami, które w nauce wprowadzono po to, żeby można było poszerzyć horyzont poznania człowieka. Były to pierwsze przyrządy, które umożliwiały dostrzeganie czegoś, co nie było dostępne bezpośrednim odczuciom zmysłowym człowieka. Można było przez lunetę dostrzec gwiazdy, których człowiek nie był w stanie zaobserwować gołym okiem i tak naprawdę był to początek zmiany myślenia o tym, jak tworzy się nauka, zmiany myślenia o tym, jak nauka powstaje, bo dzięki lunecie zaczęto stosować kolejne inne przyrządy, które umożliwiały badanie świata, choć nawet na skalę taką, która byłaby niedostrzegalna dla zmysłów człowieka. Wspomnę jeszcze inną dziedzinę, królową nauk matematykę i kostki kalkulacyjne napiera. W dziejach nauki konstruowano wiele różnych przyrządów, które ułatwiały prowadzenie obliczeń matematycznych. Jednym z ciekawszych takich przyrządów były kostki napiera skonstruowane na początku XVII wieku i taki zestaw XVII-wiecznych kostek napiera znajduje się w naszych zbiorach muzeum. Zestaw bardzo niewielki, bo był to odpowiednik kieszonkowego kalkulatora z tamtych czasów. Kostki, które wykorzystywały pewną trochę odmienną metodologię prowadzenia mnożenia, niemniej jednak pozwalały zamienić operację matematyczną, która uznawana była za trudną, czyli mnożenie, na operację łatwiejszą, czyli dodawanie. Oczywiście to nie jest jedyny przyrząd matematyczny. Rozwój rozmaitych przyrządów ułatwiających obliczenia trwał przez cały wiek XIX, kiedy konstruowano kolejne przyrządy liczące, mechaniczne kalkulatory. Wśród nich znajduje się na przykład pierwszy seryjnie produkowany kalkulator wytwarzany przez Thomasa de Colmar w Paryżu i jeden z takich jego przyrządów również znajduje się w naszych zbiorach. Są również dawne cyrkle, jeśli chodzi o matematykę i termometry, bo termometr zarówno rtęciowy, jak i refrakcyjny i inne. To oczywiście to jest tak, to są troszeczkę różnego typu przyrządy, bo cyrkle to jest akurat pojęcie, które ma dwojakie znaczenie. Cyrklem nazywamy zarówno taki przyrząd, który służy na przykład do rysowania czy do odmierzania odległości jak cyrkiel kroczek, ale cyrklem nazywamy też taki przyrząd, który jest cyrklem proporcjonalnym, czyli taki przyrząd, który umożliwia prowadzenie obliczeń na zasadzie proporcji pomiędzy długością odcinków. Także takie cyrkle i jednego i drugiego typu w naszych zbiorach się znajdują. Jeśli chodzi o przyrządy do pomiaru na przykład temperatury, ale również do pomiaru ciśnienia czy wilgotności, to tutaj warto podkreślić, że pomiary meteorologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęły się po utworzeniu Obserwatorium Astronomicznego w roku 1792. I w tym samym miejscu, w tym samym budynku przy ulicy Kopernika w Krakowie te pomiary prowadzone są do dzisiaj. Jest to w skali światowej również unikat, bo jest to jedna z najdłuższych serii pomiarowych prowadzonych w tym samym miejscu bez zmiany lokacji w całej światowej nauce. I wagi, różne wagi, wagi analityczne, dawne, no one wyglądają zupełnie inaczej niektóre, ale wszystkie ważą. Tak, wszystkie ważą. Mamy tutaj w naszych zbiorach też bardzo różnorodne typy wag. No bo waga mogła mieć różne zastosowanie. Mamy wagi typowe, które mogły być używane w handlu, ale mamy też na przykład wagi bankierskie, które były przeznaczone do ważenia monet, bo też warto sobie zdawać sprawę z tego, że kiedyś w dawnych czasach o wartości monety przede wszystkim decydowała zawartość kruszcu w tej monecie. W związku z tym jedną z popularnych metod fałszowania pieniędzy było to, że taką monetę, którą mieliśmy, to troszeczkę można było obciąć na brzegach, czyli zmniejszyć jej wagę. I wagi bankierskie służyły do tego, żeby sprawdzać wagę takich monet. Były odważniki, które odpowiadały wagą rozmaitym pieniądzom, rozmaitym monetom o znanej wartości i w ten sposób można było sprawdzić, czy dana moneta nie jest przypadkiem zafałszowana. Najciekawsze może będą wagi analityczne, czyli wagi, które pozwalają nam ważyć substancje z bardzo dużą dokładnością, co ma znaczenie, jeżeli chcemy przeprowadzić jakąś reakcję chemiczną, to zazwyczaj dokładne odmierzenie
mierzenie produktów reakcji jest tutaj kluczowe. Pośród narzędzi i instrumentów, których używali uczeni, mamy także instrumenty medyczne. W naszych zbiorach znajdujemy również ciekawe przyrządy związane z medycyną, dlatego że w historii ludzkości tak było, że wszelkie nowe odkrycia starano się wykorzystać w leczeniu ludzi, w tym, żeby poprawiać życie człowieka. I w naszych zbiorach mamy na przykład kilka takich aparatów, aparat do elektroterapii, czyli przyrządy, które były takimi niewielkimi prądnicami, które mogły wzbudzać niezbyt mocne prądy elektryczne. No i teraz te prądy przykładano do różnych części ciała i wierzono, że to poprawi funkcjonowanie ciała. Innym przykładem przyrządu związanego z medycyną, który znajduje się w naszych zbiorach, jest aparat emanacyjny. Aparat emanacyjny to był aparat, do którego wprowadzano wodę z odpowiedniego miejsca znajdującego się wtedy w Czechosłowacji, w którym rozpuszczone były sole uranu. Wskutek rozpadu radioaktywnego z tych soli wytwarzany był radon. W tym aparacie emanacyjnym takie powietrze nasycone pewną dawką tego radioaktywnego radonu można było sobie powdychać. Wierzono wtedy, że to sprawia, że zdrowie człowieka będzie się poprawiało. No niemniej jednak, jeśli chodzi o radioaktywność, to już kilka lat po wytworzeniu tego przyrządu ludzkość zdała sobie sprawę z tego, że promieniowanie może być niebezpieczne dla zdrowia i przestano stosować tego typu przyrządy do terapii. A zaczęto stosować radioaktywność już w bardzo konkretnych terapiach, typu na przykład leczenie nowotworów. Instrumenty naukowe z XX wieku obrazują ogromne przyspieszenie i rozwój w nauce. Chciałabym, aby pokazać ten skok, ten ogromny postęp. Ten postęp wyraża się dwojako. Stopniem skomplikowania instrumentu, bo o ile jeszcze w początkach XX wieku mam w naszych zbiorach instrumenty takie, które były konstruowane przez mechaników uniwersyteckich, Ludwika Calikowskiego czy Władysława Grodzickiego. Czyli jeden człowiek pracujący na uniwersytecie był w stanie sam w swoim warsztacie wytworzyć przyrząd naukowy i to czasem przyrząd naukowy wysokiej klasy, jak na przykład przyrządy, które służyły do skraplania gazów wykorzystywane przez Karola Alszewskiego. No w tym momencie, jeśli chodzi o przyrządy takie bardziej zaawansowane, jest to znacznie, znacznie bardziej skomplikowane. Te przyrządy nasycane są elektroniką. Te przyrządy często wymagają odpowiedniego oprogramowania, współpracy z komputerem. A wreszcie często współczesne takie narzędzia badawcze to już nie jest pojedynczy przyrząd, tylko jest to po prostu cały zespół przyrządów, całe olbrzymie zaplecze. Można tutaj dać przykład krakowskiego synchrotronu Solaris. Przyrząd naukowy to już nie jest coś, co możemy postawić sobie na stole. To jest cały budynek wypełniony aparaturą naukową, wypełniony odpowiednio przygotowanym miejscem, w którym eksperymenty naukowe mogą przebiegać. I jest to dużo, dużo bardziej skomplikowane niż to było jeszcze 100 lat temu. Proszę Państwa, o instrumentach naukowych z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiałam z panem doktorem Maciejem Kluzą, kustoszem placówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Dobrego wieczoru. Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.